Dzień dobry, hej, cześć, witajcie. Zobaczcie, co tu mam. Ryzenika z serii 5000, konkretnie model 5600X. Sześciordzeniowy, 12-wątkowy. Bardzo, bardzo, bardzo kusząca opcja dla graczy. Nie udało się wprawdzie przygotować na premierę takiego filmu u mnie na kanale, ale dobre ziomki z Moreli mi pożyczyły taki procesor, więc dzisiaj sprawdzimy sobie tą tezę, czy AMD jest królem i czy ostatni bastion Intela rzeczywiście został obalony. No jako, że już trochę czasu od tej premiery minęło i przypuszczam, ci z was, co byli naprawdę zaciekawieni tymi procesorami, to już inne filmy widzieliście, więc ja się tutaj nie będę rozwodził nad tą całą architekturą Zen 3. Ważne jest to, że teraz mamy pełną pulę 32 MB cache'u dostępnych dla wszystkich jednostek CCX, a nie jest ona podzielona na dwie sekcje po 16 MB, jak miało to miejsce w poprzedniej generacji. No i jest to jeden z wielu czynników, które przełożyły się na to, że te procesory teraz radzą sobie bardzo dobrze w grach. Drugą bardzo ciekawą rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, jest Smart Access Memory. Akurat nie mam jeszcze dostępu do nowych Radeonów, więc nie mam jeszcze jak tego sprawdzić dla was, ale generalnie w uproszczeniu daje to dostęp procesorowi do całej puli VRAM-u karty graficznej. No i niby ma to dawać do 11% przyspieszenia w działaniu właśnie procesorów AMD i Radeonów. Póki co nie mamy jeszcze żadnych niezależnych testów, więc ciężko mi powiedzieć, czy to jest coś więcej niż tylko marketingowa paplanina. Ale co ciekawe jest to, że Nvidia zaczęła się odgrażać, że to my też wprowadzimy coś takiego w aktualizacji drivera. Jak będzie, to pewnie potestujemy jeszcze kiedyś tam w przyszłych filmach tutaj albo na Morele TV, więc generalnie wrócimy do tematu. No, sam procek w sobie ma 6 rdzeni, 12 wątków od 3,7 do 4,6 GHz w turbo. Pod pełnym obciążeniem wszystkich rdzeni mamy tutaj okolice 4,3 GHz. Generalnie samo taktowanie procesora, myślę, nie jest aż tak istotne jak to, że po prostu mamy wzrost IPC, czyli prędkości wykonywania instrukcji na cykl, więc to, że taktowanie jest jeszcze szybsze, no to jest dodatkowy bonus, ale to jest po prostu takie podwójne combo, można powiedzieć. Zerknijcie sobie jeszcze na platformę testową i lecimy z testami oczywiście na 1080p, żeby jak najmocniej docisnąć proca, bo im wyższa rozdzielczość, tym procesor ma mniejsze znaczenie. Dobra, słuchajcie, zaczynamy od CS-a, bo po prostu nie wytrzymam. Ja pierdzielę, co się tutaj w ogóle zdarzyło. W życiu nie widziałem tak wysokiej średniej ilości klatek w ogóle na jakimkolwiek procesorze w CS-ie. No, szczęka naprawdę jest zbierana z podłogi po tym wyniku. No, ale przechodząc już do Assassin's Creed Odyssey, widzimy, że rzeczywiście ta teoria jest prawdziwa. Nawet tutaj z dużą ilością procesorów, które miałem przetestowane wcześniej, widać, że nieznacznie rzeczywiście procek od AMD wychodzi tutaj na prowadzenie. Control, ustawienia najwyższe z włączonym ray tracingiem. Tutaj powiem wam szczerze mówiąc, że te różnice są bardzo podobne w stosunku do procesorów zeszłej generacji, głównie przez to, że tutaj największym ograniczeniem jest karta graficzna. Death Stranding na ustawieniach 1080p i tutaj po raz kolejny widać, że AMD rzeczywiście wychodzi tutaj na prostą w grach, bo te wyniki są rzeczywiście bardzo imponujące. Co ciekawe jednak, gdy włączyłem DLSS na rozdzielczości 1440p, nieznaczne zwycięstwo pojawiło się po stronie Intela. Doom Eternal, gra, która korzysta z API Vulkan, czyli tego, które stworzyło AMD. No nad i taką i piątką rzeczywiście widzimy tutaj sporą przewagę, natomiast tutaj już przewagę była nam w stanie zaoferować platforma Zen 2. Dalej mamy Need for Speed Heat, który bardzo mocno jeździ po procesorze i starsze Ryzeny rzeczywiście bardzo kiepsko radziły sobie z tą grą, a tutaj proszę, seria 5000 po prostu rozjeżdża wszystko jak walec. Zresztą podobna tutaj sytuacja jest w przypadku Red Dead Redemption 2, które korzysta z Vulkan. I cóż, no tutaj też widać, że AMD dało popis swoim możliwościom. Dalej lecimy do Shadow of the Tomb Raider. Ustawienie najwyższe z ray tracingiem. No, nie da się z tym dyskutować. Po raz kolejny okazuje się, że Ryzenik zmiażdżył i piątkę. No i na tle zeszłej generacji również wypada bardzo dobrze. Nasz kultowy Wiesiek 3 w Nowigradzie, czyli w miejscu procesorowym na ustawieniach Uber. No, chyba będę się powtarzał, ale tutaj rzeczywiście po raz kolejny AMD pokazało pazur i jest to wynik troszeczkę lepszy niż i piątka. No i nasze zestawienie tradycyjnie zamykamy Wolfensteinem Youngblood, gdzie, o, niespodzianka, pomimo wykorzystania API Vulkan okazuje się, że i piątka była w stanie przegonić tutaj nam najnowszego Ryzena.
Tyle jeżeli chodzi o takie testy w gierkach, które przeprowadziłem dla Was na rozdzielczości Full HD. Myślę, że teraz będzie rozsądnie przejść do benchmarków. Cinebench R15, no cóż, wyniki również plasują się tu bardzo interesująco. No i również w Cinebench R20 te wyniki wyglądają bardzo ciekawie. No i naprawdę widać tutaj spory wzrost w stosunku do Ryzena 5 3600. No i również po raz kolejny jesteśmy w stanie przegonić i 5 10600K. Oczywiście przeprowadziłem również test w Blenderze. Na początek był to projekt BMW. No i tutaj wyniki są dość podobne, aczkolwiek okazuje się, że w tym konkretnym projekcie i 5 10600K była w stanie nieznacznie przegonić takiego Ryzenka. Natomiast w przypadku projektu Classroom, czyli takiego, który trwa dłużej, okazuje się, że Ryzen był w stanie o 2 minuty wyprzedzić i 5. Cóż, no powiem Wam tak, wydajność... Wow, rzeczywiście robi to robotę i po raz pierwszy możemy powiedzieć, że Ryzeny były w stanie wyprzedzić takie topowe gamingowe procesory Intela. No to jest sytuacja, która naprawdę nie miała miejsca przez długi, długi czas. Kilkadziesiąt lat, tak mi się wydaje. Więc no, rzeczywiście jest to nie lada wydarzenie, że faktycznie AMD wróciło na swoje szczyty. No ale żeby nie było tak różowo, też trochę porozmyślałem ogólnie na temat tej premiery, na temat tych generacji Ryzenów w ogóle. No i też wydaje mi się, że jest tutaj parę wad, o których chciałbym porozmawiać z Wami, tak się podzielić tym, co moja głowa wypluła. Po pierwsze, cena. Jest o 50 dolców większa niż 3600 debiutował. Generalnie procesor kosztuje $300, czyli jest droższy niż i5-10600K. No i jakby jest też mocniejszy, tak, ten Ryzen niż i5, ale no z drugiej strony, no jakby spróbowałby nie być, jest w końcu droższy, nie? No i jakby jest to logiczne, skoro AMD ma lepszy produkt, to może go sprzedać drożej, ale w sumie no jakby nie do tego nas przyzwyczaili, tak? To znaczy przyzwyczaili nas do tego, że ich produkty były atrakcyjnie wycenione i oferowały jakąś dodatkową wartość, więc no tutaj było to dla mnie przynajmniej bardzo duże zaskoczenie. No i też dużo się mówiło o tym, że Intel na przestrzeni lat bardzo zawyżał swoje ceny, więc no tym samym jak AMD wskoczyło na ten wyższy poziom niż Intel, no to jest trochę tak, jakby oni też wskoczyli w tą grę. Więc tak średnio się po prostu z tym czuję. No i kolejna taka wada, że socket AM4 się kończy. W sensie wada, nie wada, no po prostu fakt. Wiedzieliśmy o tym już od samego początku, kiedy socket AM4 został zapowiedziany, że wsparcie będzie trwało do 2020 roku. Przy czym wydaje mi się, że i tak dostaliśmy chyba o jedną generację więcej procesorów niż każdy się spodziewał, bo z tego co pamiętam, to przewidywało się, że będą tam aż tylko 3 generacje procesorów, dostaliśmy 4, więc to jest naprawdę fajne. No ale gdzieś tam wypadł mi z ręki taki argument, żeby polecić komuś AMD na zasadzie, no wiesz, zbuduj sobie na AMD-ku, w przyszłości wsadzisz sobie jakiś, nie wiem, lepszy procesor. Oczywiście tutaj, jeżeli kupujecie 6-rdzeniowy, możecie też ładować 16-rdzeniowy, ale jakby chodzi mi o to, że po prostu nowsza generacja Ryzenów no nie będzie działać z tym soketem, więc no de facto, jeżeli ktoś z Was kupi 16-rdzeniowca, no to lepszego procesora tutaj najprawdopodobniej nie włożę. No i jest też rzecz, która mnie osobiście bardzo wkurzyła, czyli brak wsparcia na płytach X370. I słuchajcie, zanim zaczniecie na mnie krzyczeć, że o, pani, przecież taka stara płyta, w ogóle masło, daj spokój, jakby spokojnie, poczekajcie, posłuchajcie to, co mam do powiedzenia. Jakby ja nie jestem inżynierem, który projektuje płyty główne, okej? Nie jestem. I może faktycznie są jakieś przeciwwskazania, które uniemożliwiają działanie tym procesorom na takich płytach głównych. Ale jak dobrze pamiętamy, różnice pomiędzy X370 a X470 są naprawdę znikome. Mała ilość pamięci jest do rozwiązania tym, że wyrzucimy support starszych wersji Ryzenów. I nie mogę oprzeć się wrażeniu, że mam flashbacki z socketu 1151 Intela. I sytuacji takiej, kiedy Intel sztucznie zablokował możliwość uruchamiania procesorów 8 i 9 generacji na chipsecie Z170 i Z270. Potem oczywiście hakerzy udowodnili, że hej, przecież te procki 8 i 9 generacji działają bez problemu, ale Intel szedł zaparte, że się nie da. Oczywiście fizycznie Ryzeny 5000 pasują do płyt X370, no po prostu brakuje BIOSu z mikrokodami, który by te procesory był w stanie uruchomić. Wiecie, to też jest tak, że jakby no nie stać, żeby sobie kupić nową płytę, tak powiedzmy, bo miałbym taki kaprys, żeby poużywać nowych Ryzenów, ale jakby nie o to chodzi. To nie jest konsumenckie zagranie, nie po to ja wydawałem tam dużo hajsu kiedyś, żeby kupić sobie płytę z dobrą sekcją zasilania, żeby ją wymienić teraz na przykład X570, bo po prostu nie ma BIOSu. I jakby to jest strasznie takie intelowe zagranie ze strony AMD i
po prostu mi się to nie podoba. Jakby nie za takie AMD umarł Tony Stark. Impossible. Ale jest też światełko w tunelu, bo pojawiły się przecieki, że tam na płytach Asroka właśnie X370 udało się uruchomić te Ryzeny 5000, więc to znowu potwierdza jakby tą taką teorię, że te procesory by działały bez problemu. Więc bardzo mocno liczę na to, że AMD jednak zdecyduje się wydać te BIOSy przynajmniej do płyt X370, które właśnie były skierowane dla entuzjastów, tak? Jakby ja doskonale godzę się z tym, że może na przykład mogą starsze Ryzeny nie działać. Jakby to jest dla mnie ok, bo jest mało pamięci i jakby tak samo rozumiem, że na taki BIOS trzeba poczekać, bo nowsze płyty są większym priorytetem. Ja to wszystko rozumiem, byle po prostu ten BIOS prędzej czy później się ukazał po to, żebyśmy mieli wybór. Ci, którzy kupili te X370 te 3 lata temu już. W sensie, wiecie, jakby słuchajcie, ja też nie chciałbym tego kończyć tak bardzo negatywnie, no bo ja wiem, że to jest jakiś tam problem, który mnie dotyczy. Po prostu to co rzuciło mi się w oczy i to mi się nie podoba, więc jakby rozumiem, że ktoś z Was może mieć inne zdanie w tej kwestii. Chciałbym też powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, że mam naprawdę ogromny szacun dla inżynierów AMD. Dlaczego? Bo w obrębie jednego soketu nie tylko zdążyli dogonić Intela, ale nawet go przegonić i rozwalić każdą ich silną stronę tak de facto. Jakby sam fakt tego, że w zeszłej generacji mieliśmy już procki, które miały 16 rdzeni, a Intel nadal ma maksymalnie pod swoim soketem 10, no to jest jakiś kosmos. No a teraz jak się okazuje, że IPC wzrosło i nawet w grach te Ryzeny sobie radzą lepiej niż Intel, no to dobra robota, serio jest. I oby tak dalej. No, a wiecie co teraz my musimy zrobić? My teraz musimy z drugiej strony zacząć trzymać kciuki za Intela. Wiecie czemu? Po to, żeby ta konkurencja była jak najbardziej sprawiedliwa, bo w momencie, gdy te firmy będą jakby możliwościami najbliżej siebie, my jako konsumenci zyskamy najwięcej, bo dostajemy fajne produkty w fajnych cenach. Dobra robota, AMD. Oby tak dalej. Byle bez takich, wiecie, intelowych zagrań, jak powiedziałem. Tyle z mojej strony. Dajcie znać w ogóle, co wy sądzicie o tej premierze. Fajna, nie fajna? Myślę, że fajna. Fakty mówią same za siebie, ale jestem ciekawy, co myślicie na ten temat. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bye.